Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie, dzisiaj z Madzią i będziemy dziś robić fajne upięcie. Najpierw włosy Madzi będę kręciła. Jak widzicie, są prosto po myciu, nic nie jest z nimi. Będę nakładać w ogóle coś? Nie, nic właśnie nie mam. Mam puch. Jest puch. Więc najpierw je wygładzimy, a następnie je zakręcę, a później będę je fajnie upinać, więc zaraz zobaczycie. To upięcie możecie wykorzystać na jakieś wyjście, ale możecie też takie upięcie zrobić na co dzień tak naprawdę. Dobra, zaczynamy. Najpierw, żeby wygładzić te włosy, zastosuję sobie olejek taki ochronny i mam tutaj BB Hairdressers Invisible Oil i to jest taki primer, on chroni przed stylizacją na gorąco, więc użyję go sobie najpierw na włosy, psikamy. Pamiętajcie też, żeby pod spód popsikać, bo włosy muszą być całe chronione przed ciepłem. I taki produkt powinien chwilę przeschnąć, żeby nie kręcić włosów jak są mokre. Najpierw je rozczeszę, żeby też rozprowadzić produkt po całych włosach. Już produkt przesycha. Możecie też zrobić taki trik, że psikacie sobie produkt na ręce i na przykład tutaj wokół twarzy rozprowadzamy dłońmi. Ja, słuchajcie, będę kręcić włosy sekcjami od jednej strony do drugiej i do połowy głowy, czyli dotąd jak dojdę tutaj z tej strony, tu będę kręcić od twarzy, zatrzymam się w połowie i następnie tutaj też będę kręcić na zewnątrz twarzy i dojdę do samego środka, żeby uzyskać efekt zakręconych włosów w ten sposób, na zewnątrz. Nie do wewnątrz, ponieważ to obciąża zawsze fryzurę, jednak ładniej wyglądamy, kiedy buzię mamy odsłonięte. Prostownicę mam już rozgrzaną, to jest ta co zwykle, to jest mój Remington Keratin Protect, ostatnio Wam ją ciągle pokazywałam, była nawet w ulubieńcach. Jest rozgrzana do 180 stopni i już ją otwieram. I zaczynam, słuchajcie, tak jak mówiłam, od początku, czyli od tej grzywki. Obkręcamy i zjeżdżamy do dołu. Umiesz sobie sama kręcić na prostownicę? Na prostownicę nie, na lokówkę zawsze kręcę. Ten lok jest jednak inny, a dzisiaj właśnie do upięcia chcę wykorzystać taki skręt, ale tak naprawdę możecie też zakręcić na lokówkę, jeżeli nie macie prostownicy lub nie umiecie. Jeżeli będziecie chcieli osobny tutorial, jak kręcić włosy na prostownicę, to mogę Wam nagrać, już kilka razy Wam pokazywałam, ale może nie pamiętacie starych filmów albo nie możecie ich znaleźć, mogę Wam nagrać osobny taki film właśnie o kręceniu na prostownicę, o metodach, jak długo, jak szybko, jak zaciskać. Mogę Wam po prostu to nagrać. I kręcę po prostu partiami. Jak widzicie, jak się kręci na kimś, to łatwiej te włosy wydzielać. Widzicie, gdzie włosy opadają i Wam się nie mieszają. Natomiast jak kręcicie sobie same, no to warto sobie jednak podpiąć te pasma, które sobie wydzielacie. A jak kręcisz sobie sama na lokówkę, to ile Ci to zajmuje? Wiesz co, no zależy, ale dosyć szybko. Tak naprawdę, no na pewno nie są tak ładnie pokręcone, wiesz. Ale na tą stożkową to szybko się kręci. No. I pamiętajcie, żeby obkręcać każde pasmo, czy to lokówką, czy prostownicą, żeby sobie tak schło tutaj. Bo też tak naprawdę nie jestem w stanie sama, nie dam rady po prostu, żeby wiesz, bo jest dużo tych włosów, tak, i ręce bolą. No, to prawda. Masz cały czas trzymać w górze, no to jednak ciężko. Zawsze podziwiałam osoby, które sobie same zakładają dredy czy warkoczyki syntetyczne. Bo właśnie cały czas masz ręce w górze, cały czas i nie wiem, chyba bym nie dała rady sama założyć. Ale zawsze masz jakoś włosy po myciu ułożone, prawda? Nie zostawiasz ich takich suchych raczej. Wiesz co, zdarza mi się, chociaż no wtedy... Spinasz. Kołtunią się, tak? No tak. Jednak jak są wystylizowane... No i nie mają też takiego połysku i nie takie końcówki są wtedy też takie brzydkie. No ale staram się chociaż końcówki na jakąś tam lokówkę, czy chociaż na chwilę. I już dochodzę, słuchajcie, do środka. Zaraz będę kręcić drugą stronę. Naprawdę szybko, zobaczcie. Raz, dwa, pasmo po paśmie. Też nie trzymam długo tej prostownicy na włosach, żeby ich nie parzyć. Warto właśnie skręcić, zostawić, one sobie stygną i dodatkowo utrwala się ten skręt. Także prosta sprawa. Ładne masz to ombre, naprawdę mi się podoba. Ok, kochani, mamy zakręcone włosy z jednej strony. Już trochę nam tutaj ostygły. I teraz kręcimy włosy z drugiej strony. I tym razem zacznę od tyłu, ponieważ chcę je przerzucać tutaj na tą stronę, żeby nic się nie poplątało. A teraz po prostu je odkręcam w drugą stronę, czyli od twarzy. I tak samo obijam na palec. Jeżeli jakiś lok Wam się nie zakręci, możecie to zrobić ponownie. Ogólnie powiem Wam, że do upięć nie musicie mieć zakręconych włosów. Tak naprawdę moglibyśmy zrobić tą fryzurę z włosów prostych. Natomiast na włosach kręconych po prostu lepiej to wygląda, jak macie ładnie podkręcone końcówki. No i też lepiej nam się to upina, więc generalnie polecam Wam zakręcić. Nawet jeżeli nie chcecie na lokówkę czy prostownicę, możecie to zrobić po prostu na noc, te włosy zapleść
czy na jakieś wałki zakręcić i już będzie inny efekt. I kochani, doszłam tutaj do przodu i tutaj z przodu wydzielam sobie oczywiście tak samo pasma, patrzę, żeby nie były za cienkie, bo jak będą za cienkie, to nam się zrobią takie bardzo cieniutkie, mocno skręcone loczki. Wszystko nakręcone i teraz wyłączam prostownicę i tak jak Wam mówiłam, w ulubieńcach ona jest fajna, bo można ją schować do tego etui i już nie przejmować się nią, nic Wam się nie stanie, można normalnie to trzymać, mimo że prostownica jest rozgrzana i ona sobie już w tym stygnie. I co robię na początku, to oddzielam sobie te pasma z przodu, tutaj można sobie oczywiście grzywkę wypuścić, oddzielam sobie te pasma, o. Z dwóch stron mniej więcej takie same. I związuję małą gumeczką, tutaj może być taka gumeczka do warkoczyków, jak nie wiem, kupujecie dzieciom. I co robię tutaj, to ściskam, żeby nie tracić tutaj tej objętości i okręcam dookoła. O. I zobaczcie, mam tutaj taki kucyk, też go delikatnie ściskam i wyciągam pojedynczo pasma, żeby poluzować ten mój zawijasek. Teraz, słuchajcie, robię drugi taki kucyk. Oddzielam mniej więcej po tyle samo włosów z dwóch stron. I nad tym kucykiem, który już mam, związuję kolejny. I znowu zawijam dookoła. I tak samo najpierw ściskam do góry i luzuję. I widzicie, że pierwsza gumeczka jest już dobrze ukryta. I teraz dalej. Oddzielam sobie znowu po pasemku. Mniej więcej takie samo. Znowu gumeczka. Jak widzicie, przez to, że włosy są kręcone, to też mamy zupełnie inną strukturę tych włosów. I po prostu ładniej to wygląda w tym objęciu, tak jak Wam mówiłam. I ładniej to wygląda, jak to wywijamy, ale jak mówię, można zrobić to też na prostych włosach. Gumeczka. Odkręcam. I ściskam do góry. I wyciągam pojedyncze pasma. Widzicie? I te poprzednie gumeczki są zakamuflowane. I jeszcze raz sobie tak zrobię. Też nie chcę zabierać wszystkich włosów z kucyka, bo chcę, żeby został mimo wszystko gęsty. Ok, gumeczka. Związuję. Okręcam pod spód. O. Ściskam. I wyciągam pojedyncze pasemka. Jeszcze jak macie na włosach ombre czy pasemka, to w ogóle ładnie to będzie wyglądało. I teraz możemy zostawić sobie włosy tutaj wypuszczone. Mamy taki kucyk. Co jeszcze możecie zrobić, to wyciągnąć tutaj trochę włosy do góry, żeby zwiększyć ich objętość. U góry. I tak to wygląda. I teraz wystarczy utrwalić sobie lakierem. Kochani, tak wygląda fryzura. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zostawcie nam kciuki do góry, jeżeli ją wypróbujecie. Moim zdaniem bardzo prosty sposób na podpięcie włosów, zakręcenie ich, nawet jak widzicie, nie potrzeba było żadnych wsuwek. Wykorzystaliśmy tylko gumeczki. Także dajcie znać, jak ta propozycja Wam się podobała, a na pewno będziemy nagrywać więcej. Myślę, że taką propozycję możecie wykorzystać nawet na jakimś weselu, czy na jakimś wyjściu na komunię, różne na takie imprezy rodzinne. Także wykorzystajcie, dajcie znać w komentarzach. No i widzimy się już w kolejnym filmie z fryzurą. Pa, pa!